Siemanko, tu Mściwy, a to jest nasz kolejny odcinek z Margonem. Dzisiaj będziemy bić E2. Na razie chyba tyle. Zaczynamy sobie od Marloth. Nie wiem, co tu mogę wam powiedzieć. Dawno nie było filmów, nie chciało mi się nagrywać. Teraz jakaś naszła mnie chęć. Zobaczymy, jak będzie, jak ten film się wam spodoba. Mam nadzieję, że się spodoba. Jak zawsze, Marloth niczym nie sypnie. Więc widzimy się w następnym biciu E2. Dobra, jesteśmy przy kolejnym biciu E2. Jest nim Miłek, którego bardzo lubię, bo ostatnio Legę oddał, teraz teleporty. Więc teraz może logniemy na mojego zastępcę i pójdziemy poexpić na sekcie. Więc jesteśmy już na moim zastępcy. Jak widać, sekta wybita. Musimy zobaczyć, kto tu ją bije. Poexpimy sobie trochę tutaj. A właśnie, i co do tej legendy, co lotu, no to będę ją zakładał, ale dopiero jak wbije 106. Na razie zatrzymałem się na żywiole. Może coś lotnie, fajnie by było, żeby jakaś lega lotła. To bym sobie założył. Szkoda, ekspa nie ma. Zobaczymy jeszcze salę nie, przerażające sypialnie. Zobaczymy. Lecimy. Dobra, chyba też nie będzie stało. Nie, jednak stoi. Dobrze, no to polatamy sobie. Filmiki ogólnie nie będą długie, jak zawsze. Do 10 minut, tak 8 może. Jestem ciekaw, jak pójdzie w ogóle mi dzisiaj. Pokażę wam na końcu odcinka jeszcze tą legę z tego, z żywioła. Noszę ją na swoim magu, jeszcze nie założona, ale jest w torbie. A i tutaj jeszcze mogę wam pokazać, ile ubić tego Miłka miałem. O, gdzie ten Miłek? A nie, no to już tak, jestem na zastępcy, to nie pokażę tutaj. To lognę potem na postać i pokażę wam. Wiem, może możecie się nudzić na razie, bo XP zastępcy, ale... Albo w sumie obskoczymy jego postacie. Może Manticora jest. Zaraz sprawdzimy. Więc widzimy się za chwilkę. Dobra, logłem na Manticore i od razu się zrespiła E2. Jeszcze poczekamy na Klanowicza i będziemy mogli bić. Dobra, Klanowicz lognął, to bijemy E2. Jeszcze zapytam, czy wszyscy. Dobra, bijemy. Zwykłak zawsze dobry. Dobra, to teraz logamy na mojego maga, więc do zobaczenia za chwilę. Dobra, więc jesteśmy na moim magu. Jak widać, eku sobie fajny zrobiłem. A tutaj o, jeszcze jest legenda z Miłka, ta co lotłem ostatnio, cień piekieł. Będę ją zakładał, ale jeszcze nie teraz, chcę postać sobie trochę na E2. I potem dopiero będzie można założyć i będę zostanę na Miłku i na tym, na Renegacie. Potrzebuję ogólnie z niego różdżkę Herko albo Unii od błysku. Przyda się na Tytana właśnie, bo ogniem raczej się nie bije Renia. I to na razie tyle z tym magiem, a właśnie miałem jeszcze pokazać, ile bić Miłka. To tutaj o właśnie 498. Dwie legendy, czy Hera, czy ci, czy unikaty. Widzę jakiś trop. W sumie to mogę z nim paść. Ale... Może i spróbuję. Nie wiem, głupie trochę atakuję tropa. Ale może mi się uda.
Fajnie się tutaj ogólnie pH zarabia na tym magu. O, fajnie, na płonce unik. No to już jest coś. A teraz druga i weszła. Ujujuj, ale mi wyrąbał. Nie, no dobra, padniemy. Chyba, że jeszcze dotyk nas podlatuje. Jest, wygrałem. Widzicie? Taki jest mag właśnie na setnym levelu z dotykiem Koli Onajdy. Najady chyba, tak? Najady. Piękna walka. Kolejne pH na konto wpłynęło. Więc na razie logamy na inną postać. Więc jesteśmy już na moim zastępcy, dokończymy trochę dziennego. I może ubijemy jeszcze szkieleta, ale nie wiem, czy próbować, bo mogę paść na odcinku i będzie taki fail. Nie chciałbym tego. Ale trudno. Zobaczymy. Trzeba zrobić tego dziennego. Za minutę mamy szkielet żywioła. Więc logniemy zaraz. I powoli będziemy właśnie kończyć. Na pierwszy odcinek zobaczymy, jak pójdzie. Czy jakieś komentarze będą, może lajki. Fajnie by było. To motywuje. W sumie też nie chcę was zanudzać tymi dziennymi. Ale może wytrzymacie. Czyli tak tylko chwilka. Aż żywioł będzie. Dobra, lecimy jeszcze do tej paniusi. Rozniesiemy te kosze i wbijemy na żywioła. Mam nadzieję, że jeszcze nikt nie zbije. Oj. Proszę bardzo. Ty też masz. Naturalnie. Dobra, i ostatni. No i dobra. Więc logamy już na żywioła. Więc robię krótkie cień. Dobra, więc jesteśmy na żywiole. Jak widać, stoi. Poczekam chwilkę, żeby nie było, że się zlepił od razu. Więc dobra, bijemy, abyśmy nie padli. Bo ten żywioł jak zawali 10 kcbk, a ja mam życie 9,5, to jest nieźle. Jakiś tutaj tropek jest, będzie dobijał, widzę, ale jakiś 9,5 raczej mi nie zrobi kłopotu. Fajny kupiec. Dobra, więc bijemy te dwa. Fajnie by było, żeby tak nagle teraz lega lotła. No to by było epickie, ale nie, pustak, dobra. Więc dzięki za oglądanie odcinka. Proszę o łapkowanie, bo to bardzo motywuje, oraz o pisanie komentarzy. Do następnego.